Już 2 czerwca w Mosznej, proszę Państwa, będzie się można przebadać od stóp do głów, a to przy okazji Dni Województwa Opolskiego przy dużym udziale Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. I temu tematowi poświęcimy dzisiaj program Rozmowa Dnia. Maciej Dobrzeński, kłaniam się Państwu bardzo nisko i witam już teraz w studiu rzecznik właśnie tegoż Opolskiego Oddziału NFZ-u, panią Barbarę Pawlus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Barbaro, duże bardzo wydarzenie w pięknym zamkowym klimacie już 2 czerwca. Od której godziny do której godziny będzie można skorzystać? My jako Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo cieszymy się, że marszałek województwa opolskiego, który jest właśnie organizatorem Dni Województwa, zaprosił nas do takiego przedsięwzięcia. Powstanie właśnie potężna strefa zdrowia od godziny 13 do godziny 18 bezpłatnie, bez skierowania. Wszyscy uczestnicy właśnie eventu będą mogli skorzystać z naprawdę szerokiej gamy badań. Bez skierowania, to myślę, że bardzo ważna informacja dla wielu z naszych widzów. Pani rzecznik, rozpoczynacie od marszu. Proszę powiedzieć, czy to marsz dla wszystkich, czy to jakieś większe wyzwanie i właściwie, bo on ma być chyba tym głównym takim, główną częścią tego całego wydarzenia, prawda? Głównym właśnie punktem naszego eventu jest marsz, który rozpocznie się o godzinie 14. Natomiast pół godzinki wcześniej poprzedzać go będzie rozgrzewka do marszu. Jest to marsz dla wszystkich, dla starszych, dla dzieci, również dla osób niepełnosprawnych. Można iść po prostu, można sobie potruchtać, można użyć i iść w marszu Nordic Walking. Można tutaj iść jak się chce, ważne, żeby spróbować. Jest to niewielka odległość, tak naprawdę dostosowana do tego, aby i dzieci poszły. Około 20 minut będzie taki marsz trwał, ale myślę, że warto robić takie wydarzenia właśnie po to, aby nawet najbardziej zniechęceni w końcu się ruszyli, bo od czegoś trzeba zacząć. Na terenie wokół zamku będą dwie strefy, czyli strefa sportu i strefa zdrowia. Skoro już o sporcie żeśmy wspomnieli, to może pociągnijmy ten temat. Pani rzecznik, ta strefa sportu to właściwie dla kogo? Dla profesjonalnych sportowców czy dla zwykłych zjadaczy chleba? Cały event robiony jest tak naprawdę dla każdego. Chcemy, aby rodziny zaczęły wspólnie uprawiać aktywność fizyczną. Stąd też nasza propozycja w strefie sportu i dla młodszych, i dla starszych. Myślę, że nawet nie trzeba mieć chyba specjalnego stroju. Wystarczą wygodne buty, jakieś spodnie, leginsy czy koszulka, aby można było rzeczywiście skorzystać z nauk trenera, który będzie prowadził takie zajęcia dla wszystkich. Chcemy zaktywizować całe rodziny, aby zaproponować im wspólne spędzanie czasu, bo rodzinnie też uprawiając sport można świetnie spędzić czas. No właśnie, bo w programie też zumba dla dzieci i dorosłych, czyli jak rozumiem tutaj ubranie zmienne będzie przydatne, tak? Myślę, że tak, że warto się tutaj nastawić na to, że może być mały wycisk, stąd też fajnie posiadać takie ubranie zmienne, ale tak naprawdę chcemy wyjść z tą propozycją dla osób, które jeszcze z niej nie korzystały, tak? Dzieci tutaj myślę, że nie wszystkie próbowały zumby, a być może okaże się, że któreś dziecko złapie bakcyla i będzie chciało to kontynuować, ponieważ zumbę można uprawiać z mamą, z tatą, tak? Także tutaj absolutnie jest to dla wszystkich. No to porozmawiam teraz o strefie zdrowia z kolei, bo tak jak patrzyłem na rozpiskę tego wydarzenia, no to tam ilość badań, które można sobie zrobić, no wręcz jest no, ogromna. W jakich tutaj jakby dziedzinach naszego zdrowia będzie się można zbadać tego dnia? Myślę, że rzeczywiście ta oferta przygotowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z partnerami jest naprawdę zachęcająca do odwiedzenia naszej strefy zdrowia. Zacznę od tego, że właśnie przez to, że zbliżają się wakacje, będzie można w specjalnej karetce profilaktycznej zbadać znamiona pod wideodermatoskopem właśnie z lekarzami z Opolskiego Centrum Onkologii. Następnie badanie słuchu w specjalnie wyciszonym audiobusie, który jest do tego przystosowany. Takich busów mamy jeszcze 3. Będzie to zaćmobus do badania właśnie zaćmy, osteobus do badania gęstości kości i nasz już znany w naszym województwie dentobus do badania ząbków u najmłodszych. To jakby z samych busów, ale nie tylko, bo mamy jeszcze potężną strefę namiotową.
To chciałbym jeszcze nawiązać do też konsultacji, bo z tego co widziałem są na przykład konsultacje okulistyczne. Jak rozumiem, osoby, które przyjdą tego dnia na te badania, na to wydarzenie, będą mogły ze sobą zabrać na przykład swoje badania, tak? I te wyniki jakoś skonsultować. Myślę, że tak. Będą to konsultacje okulistyczne, na które możemy, tak jak już powiedzieliśmy, przyjść bez skierowania i wcześniejszej rejestracji. Takie konsultacje będą udzielane przez specjalistów ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Będą one ukierunkowane na badanie dna oka. Niemniej jednak, jeżeli będzie potrzeba skonsultowania czy już trwającego leczenia, czy też być może są jakieś objawy, które nas niepokoją, specjaliści są otwarci, służą pomocą i na pewno każdego skonsultują. Z jakimi podmiotami Państwo współpracujecie przy organizacji tego wydarzenia? Ich też bardzo wiele. No tak, bo to już nie nasze pierwsze profilaktyczne wydarzenie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Opolszczyzny, podkreślam, bo w lutym organizowaliśmy już kolejną edycję Krainy Zdrowia Dzieci, gdzie przebadaliśmy 4000 dzieci w ciągu jednego dnia. Mhm. Też jeśli chodzi o różny zakres usług, tu też spodziewamy się dużej ilości odwiedzających nasze stanowiska. Niemniej jednak jesteśmy na to przygotowani, bo badania, konsultacje to jedno, ale też wdrożenie profilaktyki to drugie. Naszym celem jest pokazanie, że po pierwsze ruch to doskonały sposób do tego, aby już zacząć dbać o swoje zdrowie. Dodatkowo będzie można nie tylko skonsultować objawy, które gdzieś nam dolegają, ale na przykład profilaktycznie zmierzyć ciśnienie, zbadać cukier, skorzystać z EKG, zbadać przepływy tętnic żylnych. Jest to naprawdę szeroka oferta, z której możemy skorzystać nie tylko jak coś nam dolega, tylko właśnie w celach profilaktycznych, prewencyjnych. A więc, szanowni Państwo, zachęcamy bardzo serdecznie do udziału. My teraz zmieniamy jeszcze na chwilę temat, bo chciałbym Panią zapytać o kwestię tak zwanej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zbliżają się wakacje, będziemy na pewno wyjeżdżali. Do czego ta karta może się przydać? Państwo w swoich komunikatach namawiacie do tego, aby ją sobie wyrobić. W jaki sposób to można zrobić? To jest doskonały okres. Tutaj końcówka maja do tego, jeśli wybieramy się za granicę w kraje Unii Europejskiej i będziemy korzystali z letniego wypoczynku, to już powiem szczerze, jest ostatni gwizdek na to, aby myśleć o wyrobieniu karty. Dlatego, że dla nas, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, okres wakacyjny to jest okres wzmożonego ruchu klientów właśnie na naszych salach obsługi. W związku z tym, jeżeli już wiemy, że chcemy wyjechać, to koniecznie zapraszamy do nas po taką kartę. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest to dokument unijny, który uprawnia nas do skorzystania z opieki medycznej. Jeśli nagle i niespodziewanie zachorujemy, możemy wtedy w placówkach publicznych danego kraju oraz na zasadach obowiązujących obywateli tego kraju skorzystać z takiego leczenia bezpłatnego. Ja zachęcam również do tego, aby poczytać o zasadach panujących w danym kraju, bo czasem jest tak, że na przykład w krajach trzeba dopłacić do jakichś leków, które są po części tylko refundowane. Też zdarza się tak, że w kurortach turystycznych, a tam zwykle obieramy kierunek naszych wakacji, nie ma szpitala czy przychodni w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. To już jest czas, aby się zorientować. Ja może podam taki przykład, bo chyba na przykładach nasi widzowie najlepiej to ukaże, dlaczego ta karta jest niezbędna. Mieliśmy 2 lata temu taki przypadek pana, który wyjechał turystycznie właśnie do Niemiec, odwiedzić rodzinę podczas urlopu. Osoba z województwa polskiego. Oczywiście tak. Doznał udaru i musiał przebywać w szpitalu właśnie w Niemczech. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił 900 tysięcy złotych za leczenie udaru tego pacjenta. Odbywało się to poza pacjentem, między Narodowym Funduszem Zdrowia a tamtejszą kasą. Pacjent miał to leczenie za darmo. Natomiast jeśli takiej karty mieć nie będziemy, będziemy najprawdopodobniej musieli najpierw wyłożyć z własnej kieszeni i zapłacić za to leczenie, a dopiero potem starać się o zwrot refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Myślę, że niewielu z nas jest w stanie włożyć 900 tysięcy złotych z własnej kieszeni, prawda? Dokładnie tak, dlatego serdecznie namawiam, ponieważ ta karta naprawdę gwarantuje nam takie bezpieczeństwo i spokój wakacyjny. Pani rzecznik, to jak długo właściwie ta karta jest ważna? Bo tak jak Panią słucham, to rozumiem, że ona jest ważna na przykład na rok, na sezon?
Ta karta jest wydawana na określony okres, ale zależy od naszego tytułu ubezpieczenia. Jeżeli jesteśmy osobą pracującą, to taka karta wydawana jest na 3 lata. Jeżeli jesteśmy w wieku emerytalnym, pobieramy już emeryturę, jesteśmy na emeryturze, wydawana jest na 20 lat. Natomiast dla dzieci jest wydawana do 18 roku życia. Także jak raz wyrobimy taką kartę 5-latkowi, to ona jest naprawdę długo, długo ważna i nie trzeba co roku odnawiać takiej karty w Narodowym Funduszu Zdrowia. Także naprawdę raz na jakiś czas warto się po nią wybrać, a jeśli nie chcemy się wybrać, to bo niekoniecznie należy do nas przyjeżdżać, jest kilka sposobów na wyrobienie takiej karty. Najszybszym, najłatwiejszym sposobem, który trwa 4-5 minut, jest właśnie przyjazd do Narodowego Funduszu Zdrowia. Taką kartę wydajemy na miejscu, bardzo szybko, natomiast możemy też złożyć wniosek elektronicznie przez ePUAP, możemy go złożyć nawet przez IKP. Także jest wiele, wiele sposobów. To pani rzecznik, jeszcze mamy około 2 minut, więc myślę, że warto do tych ważnych informacji powiedzieć też o tak zwanym uzdrowiskowym leczeniu dzieci i młodzieży w ramach NFZ. Kto może skorzystać z tej opcji? Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży przysługuje dzieciom po skończonym 3 roku życia. Jest to leczenie, kontynuacja leczenia już rozpoczętego, czyli na przykład szpitalnego albo ambulatoryjnego. Takie dziecko jest kierowane do leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę. I też się to wstrzeliwuje w ten letni czas, tak? Do sanatorium możemy jechać cały rok, to nie jest tylko ten letni czas, dlatego że dla dzieci, które już podlegają pod obowiązek szkolny, jest kontynuowana nauka w szkole, także mogą jechać we wrześniu, w październiku, w każdym tak naprawdę miesiącu. Natomiast w tej chwili taki okres oczekiwania na wyjazd, na leczenie uzdrowiskowe dzieci w opolskim oddziale wynosi około 3 miesięcy, natomiast w 2023 roku na terenie całej Polski z takiego leczenia skorzystało ponad 7 tysięcy dzieci. No cóż, powiem w ten sposób, gdy pani Barbara się pojawia w studio, to zawsze za nią wchodzi też do tego studia naprawdę pakiet bardzo, bardzo istotnych informacji. Myślę, że też tak było dzisiaj. I powtórzę jeszcze raz, że zapraszamy bardzo serdecznie 2 czerwca do Mosznej, aby się zbadać. Zawsze warto. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym studiu. Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ, była moim gościem. Serdecznie dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Życzę pięknego, spokojnego wieczoru.